Witam się, witam serdecznie. Dzisiaj taki niespodziewany, nieplanowany odcinek. Mianowicie zobaczcie, co ja tu mam. Dwa zielone arbuziaki, ale jeden jest pewnie cały. Zielony, jeden jest bardziej taki w paski. Weź do góry podnieś. Pokaż, mama, z boku. Troszkę taki, tutaj skórkę ma nakrapianą, połóż go. I teraz możemy go zważymy najpierw. O. I mamy tutaj wagę i zobaczymy, ile on nam waży. Ile nam waży? Kilo 69,3. Kilo 69,3, czyli nie jest źle. Połóż go tutaj z boku. Połóż go z boku. Kilo 69,3. Podnieś tego drugiego zielonego, zobaczymy, jaką on ma skórkę. Ten tu widzę jest normalnie zielony. Tylko tym dupko do dołu, wiesz? Żeby dobrze stał. Drugi waży kilo 39,3. Czyli jest mniejszy, widać, że jest mniejszy. Dobra, połóż go tu. I teraz żółtego. Żółtego to myśmy już próbowali. On taki tutaj. Pewnie złoto w ulicy. I dupko go do dołu. I kilo 63,9. No tak, 1,5 kila. Tamten zielony był największy. Dobra, już możemy miseczkę odłożyć. Możesz go z drugiej strony wagi położyć. I dzisiaj sobie pewnie jednego przekroimy. Może z tych zielonych któregoś, bo żółty już był. Ja wam będę dogrywać, ale kolejnego dnia, jak przekroimy następnego, zjemy to wam. Pokażę, jakie pewnie będą. Te czerwone przewiduję. Chyba, że pomarańczowy. Zobaczymy. No, chciałeś słoik zważyć, tak? 757 gram. Mało waży. Dobra, czekajcie, się rozłączę i wezmę jakąś deskę. Więc dziś padło na tego mniejszego zielonego, no to kroimy. Mąż mi tu pomoże, ja już nie będę następny zostawiać. Zobaczymy, czy on będzie dojrzały. Czerwony. O, dojrzały, ładny. Można sobie będzie ten nasiona pobrać. Ale tradycyjny. Próbujesz? Czy słodki? To próbuj. Próbuj. Powiesz, jak czy słodki. Chodziutki, nie? Bardzo dojrzały, fajne. No dzisiaj żeśmy tego przekroili w zielonej skórce. Nie za dużo, jak widzieliście, ale jest bardzo, bardzo dobry. Trzeba będzie pobrać sobie z niego nasiona. Będę przekraiwała te kolejne dwa, to wam nagram. I tak, moi kochani, pierwszego arbuza zjedliśmy. Był bardzo, bardzo, bardzo dobry. I dzisiaj akurat jest drugi dzień. I sobie tego przekroję. Troszkę słońce tutaj odbija, ale zobaczcie, jaką on ma ładną skórkę. Ciekawe, czy on też będzie czerwony, czy będzie innego kolorku w środku. A to złoto w ulicy zostawiam sobie na koniec, bo już pierwsze złoto w ulicy kroiliśmy. Fajnie. Ten takie prążki ma. Też pewnie sobie nasionka. Tutaj co leżał? Odleżyna jego żółta. No dobra, już mam. Zaraz przekroję i zobaczymy, jak on w środku będzie wyglądał. I tak, przekroiłam tego arbuza. Ja już wiem, jaki on ma kolor. Myślicie, że czerwony czy inny? Tada! Pomarańczowy, żółty w środku, ale jest dojrzały. Widzę, są te dojrzałe całkowicie te pestki. Czyli też sobie pobiorę, czyli mamy pierwszy egzemplarz innego koloru. Nie czerwony, tylko żółty miąższu. Nie ma aż takiej grubej skórki nawet. Nie wiem, jaka to odmiana. Ale mamy arbuziaka o żółtym miąższu. Mam nadzieję, że też pośród nich będzie arbuziak o białym miąższu.
Także ja zaraz ukroję i spróbujemy. No i moi drodzy, powiem wam tak. Też jest bardzo fajny, może nawet bardziej soczysty od tego czerwonego. Ciut może mniej słodki, ale ma bardzo dużo ziarek. Tutaj próbowaliśmy i zobaczcie ile ziaren. Bardzo dużo ziaren, masa ziaren. Hektar można arbuzów posiać z tego arbuza. Cieszę się, że się trafił jakiś egzemplarz. Ja podejrzewałam, że on może być żółty w środku lub pomarańczowy, ale nie byłam pewna właśnie. A on się okazał właśnie żółty w środku. No i potem jeszcze wam dogram pewnie jutro lub pojutrze arbuziaka, o, właśnie żółtego. A na pewno raczej złotowolicy. Chyba, żebym się coś pomyliła. Będzie żółty na wierzchu, a czerwony po prostu w środku. Jeszcze sobie zdjęcie na pamiątkę zrobię. I moi drodzy, dzisiaj już jest dosyć późno, ale zjedliśmy tamtego, był bardzo smaczny, o żółtym miączu, więc przekroimy tego złotowolicy. Przewiduję, że to jest złotowolicy, chyba że się mylę, raczej powinien być czerwony w środku. Fajna kulka. Na pewno będą kolejne arbuziaki, także wiecie, czekajcie na filmy dłuższe lub po prostu krótsze. Ja sobie teraz rozłączę się na chwilę, przekroję i zaraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Zawołałam asystenta, zobaczcie jak on mi pęka, ale to nic nie szkodzi. I teraz otwórz. Tada! Czyli złotowolicy. Pał śmiało. O czerwonym miączu jest również widać dojrzały, też sobie nasionka pozyskam, bo złotowolicy ono dobrze w naszych warunkach rośnie. Zaraz spróbujemy. Ja już jedne złotowolicy jako pierwsze przekroiłam. Mam kilka sztuk na polu, także będą się powtarzały, ale jak jest fajny, dojrzały egzemplarz, to zaraz weźmiemy i spróbujemy. Mam tutaj degustatora, będzie próbował. Bardzo, bardzo słodziutki ten arbuziak. Jak mój degustator uważa? Słodki? Słodki. Słodki arbuziak. Fajny. Pozyskamy sobie nasionka, żebyśmy mieli na kolejny rok nasionka. Ja sobie jeszcze zdjęcie zrobię. Ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to na tyle. Jak się będą pojawiały inne egzemplarze, to będę na bieżąco starała się wam pokazywać, jak wyglądają i jakie będę przekraiwała. No, tak język mi się poplątał. No dobra, to na razie, pa!